W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej zgromadzone jest w tej chwili prawie 82 kilometry dokumentów wytworzonych przez organa bezpieczeństwa państwa na przestrzeni 50 lat. W samej centrali w Warszawie, w naszych trzech magazynach znajduje się ponad 20 kilometrów dokumentów. Także każdy z naszych oddziałów, siedziby ich znajdują się tam, gdzie są siedziby sądów apelacyjnych, dysponuje również swoim archiwum gromadzącym także dokumenty właśnie organów bezpieczeństwa państwa. Niech żyje powieki wieczyste, przyjaźń między narodem polskim i narodem radzieckim. Czas przejść do codziennej. Nie będziemy zwalniać tych, którzy mają jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Lipca 1944 roku Armia Sowiecka przekracza Bug. Dzień później powołany zostaje w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, na czele którego staje Edward Osóbka-Morawski, działacz socjalistyczny, absolutnie lojalny wobec Moskwy. 22 lipca Radio Moskiewskie ogłasza manifest PKWN do narodu polskiego, rzekomo zredagowany i wydrukowany w świeżo wyzwolonym hełmie lubelskim. Manifest ów, obok 12 innych resortów, powoływał samodzielny resort bezpieczeństwa publicznego, na czele którego stać miał Stanisław Radkiewicz. W cudowny sposób narodziła się Polska Ludowa. Od tej chwili PKWN będzie legitymizował wszystkie poczynania i zbrodnie sowieckie popełnione na narodzie polskim w ostatnich miesiącach wojny i po jej zakończeniu. 200 bezpieczniaków, wykształconych na 3-miesięcznym kursie NKWD w Kujbyszewie, organizuje wojewódzkie, powiatowe i miejskie urzędy bezpieczeństwa na terenach zajętych przez Rosjan. Kujbyszewiacy będą stanowić elitę resortu. W październiku 1944 roku dekretem PKWN powołana zostaje Milicja Obywatelska, której komendantem zostaje generał Franciszek Jóźwiak. 7 października, dzień SB i MO, obok 22 lipca, święta odrodzenia Polski, i 12 października, Dnia Ludowego Wojska Polskiego związanego z datą bitwy pod Lenino, będzie jednym z trzech najhuczniej obchodzonych świąt aż po kres PRL-u. Do 1946 roku polskie władze bezpieczeństwa pełnią jedynie służebną rolę w stosunku do okupujących Polskę Sowietów. Najważniejszy głos należy do dowódcy 10-tysięcznego korpusu NKWD generała Iwana Sierowa. Ale w chwili zakończenia wojny fundament pod wszechwładne, zbrodnicze i bezkarne działanie bezpieki jest już położony. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wraz z podległymi mu MO, KBW oraz Służbą Więzienną liczy już sobie dziesiątki tysięcy uzbrojonych funkcjonariuszy. Pakt, który zawarliśmy, jest tylko formalnym przypieczętowaniem tej zrodzonej przyjaźni i współpracy, która się już dokonała i która krzepnie każdym dniem. Niech żyje wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami Związku Radzieckiego. Do 1947-1948 roku podstawowym zadaniem aparatu bezpieczeństwa była likwidacja partyzantki antykomunistycznej, niepodległościowej. Metody walki były bardzo brutalne i z uwagi na znaczenie tych oddziałów w niektórych regionach kraju, one lokalnie przybierały nawet charakter wojny domowej. Przykładem tej działalności może być zamordowanie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa blisko 200 żołnierzy z oddziału kapitana Henryka Flamego Bartka. Do Bartka dotarł łącznik niby z zachodu. W rzeczywistości był to funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Została przygotowana logistycznie bardzo duża operacja. Żołnierze przewiezieni zostali do takiego niedużego domu, w którym mieli przeczekać noc. W tym miejscu, gdzie tam krzyż, to była zawsze woda. To była sama krew, co to ściekało. I takie krzaki niskie, to też wziąłem takie kawałki szczępu od tych ludzi. I znalazł buty takie do puchu, palone, coś to było ciało. No i to wszystko było porozrzucane. Budynek został wcześniej zaminowany. Podano im na kolację dość dużo alkoholu.
trakcie snu funkcjonariusze UB rzucili do środka granaty i budynek został wysadzony. To nie było morderstwo, to było ludobójstwo, żeby ludzi na żywo porozrywać. To było wszystko czerwone. To mówi coś strasznego. Mówi do mamy, ja bym na wojnie, ale takiego coś nie widziałem. Tego nie idzie przeżyć. 14 listopada 1946 roku uprowadzono małżeństwo Rychcików. Od zawsze w zasadzie byli związani z ruchem ludowym. W czasie okupacji działali w strukturach batalionów chłopskich. Uprowadzili ich funkcjonariusze UB i ORMO z Żuromina. Przewieźli ich poza Żuromin i tam zastrzelili. Pani Rychcikowa była wówczas w ciąży. 4 grudnia 1945 roku Radkiewicz wydał tajny rozkaz nakazujący organizowanie we wszystkich powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego specjalnych grup operacyjnych, specjalnych bojówek, których zadaniem byłoby fizyczna likwidacja przedstawicieli legalnych ugrupowań politycznych opozycyjnych wobec PPR. Najbardziej znana jest działalność grupy Władysława Rypińskiego, pseudonim Rypa, działającej na Mazowszu. Na polecenie sekretarza powiatowego PPR w Płocku, Jakuba Krajewskiego, grupa ta zajęła się mordowaniem. Pierwszymi ofiarami grupy Władysława Rypińskiego byli Ryszard, Kazimierz i Julian Gujscy, bracia Stanisława Gujskiego, komendanta placówki AK w Łęgu Kościelnym. Zostali oni uprowadzeni w nocy, przewiezieni na posterunek milicji w Bielsku koło Płocka, tam poddani niezwykle okrutnemu przesłuchaniu, w czasie którego połamano na nich karabin, następnie zostali zamordowani. Wieczorem 1 grudnia grupa Rypińskiego wyjechała do Grójca. Zadaniem ich było uprowadzenie i zamordowanie 4 działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzeczywiście, wywieźli nieopodal Grójca do lasu. Tam kazali im się rozebrać, wykopać dół i zastrzelili ich. I tutaj dochodzimy do momentu przełomowego grupy Rypińskiego, do pierwszego momentu przełomowego grupy Rypińskiego. Otóż jedna z tych osób, które miały być zastrzelone, Józef Sikora, wykopał się z własnego grobu. Dzięki pomocy okolicznych mieszkańców dotarł do Warszawy, do Stanisława Mikołajczyka i ujawnił kulisy mordu, jaki miał miejsce w Grójcu. Pomimo interwencji Stanisława Mikołajczyka, pomimo wielu interpelacji w Sejmie dotyczących tego mordu, nie podjęte zostały żadne kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy. Do marca 1946 roku grupa Władysława Rypińskiego zamordowała około 100 działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i byłych żołnierzy Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych. Można powiedzieć, że w tym okresie jakby podstawowym źródłem informacji dla aparatu bezpieczeństwa były przesłuchania. Chociaż wciąż podstawowym celem śledztwa było wydobycie prawdy. Po 1947-1948 roku przede wszystkim chodziło o zmuszenie osób przesłuchiwanych do potwierdzenia jakichś faktów, które były wymyślone przez samych funkcjonariuszy, bo taka była linia polityczna partii. Należało znaleźć wroga, dywersantów, sabotażystów. Skoro w fabryce, w której pracowali, wybuchł kocioł parowy, to oni właśnie byli częścią jakiejś siatki dywersyjnej, która spowodowała tą awarię. Ja byłem prowadzony na to śledztwo, ja nie miałem siły wyjść na schody, wyjść po prostu normalnie na schody. Poganiano mnie, no to lazłem na szworakach na te schody.
Śledztwo się odbywało właśnie w ten sposób, że praktycznie bez przerwy, bez możliwości snu, bo to się nawet to odprowadzanie do celi na jedzenie sprowadzało się do tego, że ledwo wszedłem i wziąłem łyżkę do ręki, już wychodź z powrotem, także nawet nie miałem czasu zjeść. I to buntowanie się nic nie pomogło, bo bili. Więc byłem okropnie osłabiony. Kiedyś zaproponowałem Humerowi, który miał ogólny dozór nad moim śledztwem z ramienia pułkownika Rożeńskiego, że ja się przyznam do wszystkiego, czego oni chcą. Mogę zostać ukrywającym się Hitlerem czy czymkolwiek, byle mi dali się trochę tylko wyspać. Wiele ze stosowanych metod przez śledczych doczekało się wręcz odrębnego nazewnictwa. Wystarczy tu wspomnieć chociażby niektóre z nich, jak konwejer, czyli nieprzesłuchane, nieprzerwane przesłuchanie przez zmieniających się co kilka godzin śledczych, baletnica, bicie prętem po stopach, dywan, czyli bicie zawiniętego w dywan więźnia, bicie kopanie, kobyłka Andersa, czyli sadzanie odbytem na odwróconym taborecie, na nodze taboretu, stójka. To jest metoda polegająca na tym, że nagiego więźnia trzymano czasami przez wiele dni, a nawet zimnych nocy przy otwartym oknie, czy bardzo często na mrozie, tak długo, aż wręcz padał. W momencie, kiedy się przewracał, był cucony i zmuszany dalej do stania. Karcer, w którym się znajdujemy, jest to karcer należący do tak zwanych mokrych. Stała tu woda do poziomu kostek. W zasadzie nie była to nawet woda, była to mieszanka wody deszczowej, która spływała z okien, wymieszana z ziemią, z odchodami ludzkimi. Doprowadzani tu więźniowie, bez względu na to, czy była to kobieta, czy mężczyzna, byli najczęściej zmuszani do rozebrania się do naga. Jeżeli taka osoba stawiała opór, to siłą pozbawiono ją odzieży. Czyniono to dlatego, że obawiano się, aby również na resztkach bielizny osoba taka nie popełniła samobójstwa. Czy oskarżony zdaje sobie sprawę z tego, że dywersja to śmierć i kalectwo dla naszych górników? Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie zdrajców państwa i narodu polskiego. Marszałek, Wyrwas, Szczurek skazani na karę śmierci. Bartosz na dożywotnie więzienie. Aparat bezpieczeństwa w tamtych latach zdominował kompletnie wymiar sprawiedliwości, w cudzysłowie sprawiedliwości. Akt oskarżenia sporządzał funkcjonariusz śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zatwierdzał jego zwierzchnik, przesyłano to do prokuratora. W prokuraturze przepisywano na blankiet prokuratora i kierowano do sądu. Właściwie całe śledztwa prowadzili oficerowie śledczy bezpieki. Procedury sądowe nie były zachowywane także, jeżeli chodzi o oczywiście niezależność sędziów. W materiałach Biura Politycznego KC PPR i PZPR znajduje się wiele notatek, że na posiedzeniach tego biura decydowano, jaki będzie wyrok, w jakiej sprawie. Siostra pisała podania na wszystkie boki i strony, do przewodniczącego Rady Państwa, do generalnego prokuratora, do ministra sprawiedliwości, tam dookoła jeszcze. To Różański jej powiedział, możecie sobie pisać gdzie chcecie i tak długo jak chcecie, a Leski będzie siedział tak długo, jak mnie się będzie podobało. Można powiedzieć, że były takie dwa skrajne przykłady czy modele procesu. Jeden to był wielki proces pokazowy, na który rozsyłano zaproszenia, czy raczej ściągano na przykład robotników albo pracowników jakichś zakładów, żeby widzieli. Wielki proces miał indoktrynować publiczność. Był transmitowany przez radio, wydawano stenogramy kompletnie sfałszowane. Wśród tych najbardziej znanych był proces księdza Lelity, tak zwany proces
kurii krakowskiej i czy proces generała Tatara. Biskup Kaczmarek, służąc wiernie Watykanowi, zdradzał naród polski przed wojną, podczas okupacji i po wyzwoleniu. Wróg postępu, denuncjant działaczy lewicowych i załóżnik Beka, okazał się w czasie okupacji sojusznikiem hitlerowców. Na drugim skrzydle były tak zwane procesy kiblowe, które odbywały się w więzieniach. Do więzienia przychodził sędzia i dwóch ławników. Bardzo często byli to żołnierze. Wprowadzano na 10 czy 15 minut oskarżonego i w zasadzie odczytywano mu wyrok. Bardzo często zdarzało się, że te kiblowe procesy kończyły się wyrokami śmierci, jak na generała Tildorfa. Byłam w prokuraturze i prokurator powiedział mi, to była godzina przed, tak gdzieś 11, powiedział mi, że wyrok nie został jeszcze wykonany. W tym dniu o 15 wykonano wyrok. Przywieziono mnie do więzienia i zaprowadzono do takiego pokoju. Nie wiem, czy to była cela, czy też jakiś pokój biurowy, ale to było już na terenie więzienia. Tam kazano mi czekać. Tak po pół godzinie może przyszedł oddziałowy i zaprowadził mnie do celi, gdzie była dziewczyna, jak się później dowiedziałem, w wieku 17 lat, o pseudonimie Inka z oddziału Paszki. Po umożliwieniu wyspowiadania się Straż Więzienna wyprowadziła Siedzikównę i Zagończyka z celi. Przy ziemiami pawilonu centralnego doprowadzono ich do miejsca straceń. Miejsce straceń było wówczas przewrotnie dosyć zwane zarówno przez więźniów, jak i funkcjonariuszy salą śmiechu. Czeka tu na nich już spora grupka ubeków, między innymi aż 11 właśnie funkcjonariuszy, którzy zgłosili się na ochotnika do plutonu egzekucyjnego. Każdy z nich uzbrojony w broń maszynową. Prowadzono ich przy okrzykach, przy wyzwiskach, przy takim wyrażaniu się niecenzuralnym. W szczególny sposób wyzywano Danutę Siedzikównę, wyzywając ją od najgorszych. Po tym głos zabrał prokurator. Odczytał sentencję wyroku, poinformował skazanych o odmowie skorzystania z prawa łaski i wydał komendę po zdrajcach narodu polskiego ognia. Po zaleceniach narodu polskiego ognia usłyszałem okrzyk skazanych. Niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Po tych strzałach upadli. Osunęli się na kolana i wtedy podszedł też oficer jakiś wojskowy z pistoletem w ręku i strzelał chyba do głowy tych skazanych. Terror, który istniał przed 1948 rokiem, skierowany przede wszystkim przeciwko rzeczywistemu przeciwnikowi, który z otwartą przyłbicą, chociaż często w ukryciu, walczył z tym systemem, partyzantą, konspiracji, opozycji, przekształca się w terror generalny, powszechny, który może być skierowany przeciwko każdemu. No skoro można wsadzić do więzienia Gomułkę, no to znaczy, że można każdego wsadzić do więzienia. Ten masowy terror odegrał swoją rolę. Dlatego, że tyle osób było nim bezpośrednio dotkniętych. Tyle osób było mniej lub bardziej świadomymi świadkami tego terroru. Żyło w atmosferze strachu, że na długie lata to pozostało w pamięci. W okresie najsilniejszych represji, w latach 44-56, oblicza się, że około 6 milionów
obywateli ówczesnej Polski było w ten czy inny sposób inwigilowanych czy też represjonowanych. Przez obozy pracy i więzienia przeszło co najmniej 300 tysięcy osób. W latach 44-56 skazano z wyroków sądowych, skazano na karę śmierci co najmniej 8 tysięcy osób. To jest więcej niż na przykład w Rosji carskiej w całym XIX wieku. Około 4,5 tysiąca wyroków śmierci zostało wykonanych. Jak notował w swoich zapiskach prymas Wyszyński w 1953 roku, ci krwawi mężowie mieli wielką odwagę, żeby tak łatwo pozbawiać innego człowieka życia. Obok tego umierali ludzie mordowani skrytobójczo, mordowani w więzieniach, we Wronkach, w Rawiczu. Znamy przypadki morderstw na zlecenie, gdzie naczelnikostwo więzienia zlecało kryminalistom więźniom pobicie danego polityka skazanego na kilka lat więzienia bądź na dłuższy okres, tak żeby on już na wolność nigdy nie wyszedł, jak pułkownik Wacław Lipiński czy Kazimierz Pużak, który zmarł w więzieniu oczywiście z wycieńczenia organizmu, czy też ksiądz Zygmunt Kaczyński, który zmarł w 1953 roku i rodzina otrzymała zwłoki tego zasłużonego kapłana owinięte w gazetę. Te przypadki śmierci w samych więzieniach oblicza się na około 25 tysięcy przypadków. To są znowu tylko dane szacunkowe. Nie jesteśmy w stanie do końca zweryfikować te dane. Do tego trzeba by jeszcze doliczyć kolejne trupy, mianowicie co najmniej według wyliczeń jeszcze Marii Turlejskiej około 10 tysięcy osób, które zginęły w lasach, które zginęły z rąk KBW, Wojska Polskiego, oddziałów milicji, Urzędu Bezpieczeństwa. Do tego trzeba by wliczyć również tysiące po drugiej stronie ofiar, to znaczy właśnie milicjantów szczególnie licznych, parę tysięcy osób. A więc w sumie to daje nam niesamowite cyfry, które pokazują, w jaki sposób ten system komunistyczny był tutaj zaszczepiany na grunt Polski. 5 marca o godzinie 9 minut 50 wieczorem przestało bić serce Józefa Wisarionowicza Stalina. Tragiczna wieść okryła ciężką żalobą całą ludzkość. Imię Stalina wiąże się z budową lepszego życia wsi polskiej. Jego orle oczy patrzyły daleko w przyszłość. Odwilż w Polsce zaczęła się stosunkowo późno. Nie od razu po śmierci Stalina, tak jak w niektórych innych krajach bloku, ale z dosyć dużym opóźnieniem. I takim pierwszym katalizatorem, który przyspieszył odchodzenie od stalinizmu w formie czystej, było ujawnienie ucieczki na zachód pułkownika Józefa Światło, bardzo ważnego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wicedyrektora słynnego 10. Departamentu MBP, który zajmował się kadrami partyjnymi. Bomba wybuchła we wrześniu 1954 roku, kiedy Radio Wolna Europa zaczęło nadawać audycje z wyznaniami Józefa Światło, który, jak się okazało, przeszedł do Berlina Zachodniego i oddał się w ręce Amerykanów. W tych swoich wystąpieniach przed mikrofonem Radio Wolna Europa Światło demaskował zbrodnie bezpieki, demaskował zależność od Związku Radzieckiego, różne bardzo naganne praktyki komunistycznego establishmentu. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zostało rozwiązane. Powstały dwa resorty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komitet Bezpieczeństwa Publicznego. Wypuszczano na wolność pierwszych więźniów politycznych, m.in. Władysława Gomułkę. Proces odwilży i pewnego rozprzężenia w działalności aparatu bezpieczeństwa nasilił się wiosną 1956 roku. I tutaj tym razem impuls przyszedł z Moskwy w postaci 20. zjazdu KPZR i słynnego demaskatorskiego referatu Nikity Chruszczowa, który mówił o zbrodniach Stalina.
W każdym razie bardzo poważnie zmieniły się nastroje społeczne i bardzo silna krytyka była adresowana w stronę aparatu bezpieczeństwa. 28 czerwca 1956 roku robotnicy Poznania wyszli na ulicę, by domagać się chleba i wolności. W tym dniu, który zapisał się w historii jako poznański Czarny Czwartek, a także w dniu następnym, zginęły łącznie najprawdopodobniej 74 osoby, 900 zaś zostało rannych. Taki był początek przemian, które doprowadziły do powrotu Władysława Gomułki na szefa partii. Na słynne spotkanie z wymarzonym przywódcą jedyny raz spontanicznie wybrały się setki tysięcy ludzi. Przecież i on był ofiarą stalinizmu. Lecz Gomułka był jedynie ofiarą lokalnej walki o władzę i w istocie niczym nie różnił się od swych partyjnych towarzyszy. Odwilż, na fali której wypłynął, trwała jedynie 3 miesiące do styczniowych wyborów 1957 roku. Na początku 1956 roku ujawnia się Stanisław Gujski. W czasie ujawnienia przed prokuratorem generalnym składa jednocześnie oświadczenie o tym, że zostali zamordowani jego bracia i ujawnia nazwiska, znane mu nazwiska morderców. Śledztwo nabiera niebywałego tempa. Zostają aresztowani w zasadzie wszyscy członkowie grupy Rypińskiego. W czasie przesłuchań wszyscy mówią dokładnie to samo, że przecież oni wykonywali polecenia partii, że działali na polecenie Władysława Gomułki, który był informowany o tych działaniach. Trwające blisko 2 lata śledztwo zostaje umorzone. Kuriozalne jest uzasadnienie. Mówi się w nim, że sprawcy mordów mieli wówczas młody wiek, przeżycia okupacyjne i w związku z tym dopuścili się tych wykroczeń. Żaden ze sprawców mordu i w Grójcu, i mordów dokonanych na terenie Mazowsza Północno-Zachodniego nie został postawiony przed sądem i osądzony. Jedyną osobą, która poniosła konsekwencje swojej działalności, był Władysław Rypiński. W listopadzie 1947 roku wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez oddział kapitana Franciszka Majewskiego-Słonego z ruchu oporu Armii Krajowej i został zastrzelony. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i do całego kraju z wezwaniem: dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy. Sądzę, że 56 rok właśnie był takim momentem, który już się nie powtórzy w historii PRL-u, dezorganizacji, niemalże rozpadu aparatu bezpieczeństwa. Kiedy w końcu 56 roku podjęto decyzję o likwidacji Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i włączenia struktur UBECI do MSW, od tego czasu mamy do czynienia z wielkim molochem, z Republiką MSW. W ramach Republiki MSW Służba Bezpieczeństwa stanowiła tylko jedną część, zdecydowanie najważniejszą, ale nie najliczniejszą. W latach 80. ta republika liczyła ponad 130-140 tysięcy funkcjonariuszy, z tego Służba Bezpieczeństwa tylko 25 tysięcy. Dokumenty zgromadzone w archiwum IPN-u obejmują całe spektrum zainteresowania byłych organów bezpieczeństwa państwa. Obejmują także tę wiedzę dotyczącą samego funkcjonowania resortu. Zgromadzone u nas teczki akt osobowych pozwalają prześledzić kariery poszczególnych funkcjonariuszy. Dokumenty administracyjne pozwalają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób resort był zorganizowany, czym zajmowały się poszczególne jednostki, poszczególne komórki organizacyjne. Do tego, aby wstąpić do Służby Bezpieczeństwa, bardzo często motywowały względy materialne. O wiele łatwiej było dostać mieszkanie służbowe, kiedy się było funkcjonariuszem MSW, niż zwykłym nauczycielem w szkole. I wielu nauczycieli właśnie po kilku latach praktyki wszło do tego zawodu.
Resort zapewniał swoim funkcjonariuszom, swoim pracownikom pełną opiekę. Były kluby, były kantyny, kasyna, w których mogli się bawić bez oczu postronnych osób, bez oczu cywilów. To były także kluby sportowe, słynne kluby sportowe Gwardia, to wszystko były kluby resortowe. Sportowcy, którzy w tych klubach się udzielali, bardzo często byli na etatach resortowych. Najwybitniejsi nawet mogli być oficerami. Resort także dbał o pion moralny funkcjonariuszy. Małżeństwa były dozwolone tylko za zgodą przełożonego. Bardzo często były to rodziny, które powstawały na bazie znajomości z resortu. W latach 80. mamy już do czynienia z rodzinami wielopokoleniowymi. W MSW pracuje dziadek, ojciec i syn. To były całe klany rodzinne. Ten resort funkcjonował na takiej zasadzie powiązań rodzinnych, ponieważ to zapewniało ogromne bezpieczeństwo. PH Konsumy, czyli przedsiębiorstwa handlowe, resortowe, słynne sklepy z żółtymi firankami, zapewniały funkcjonariuszom i ich rodzinom niemal wszystko, od podstawowych produktów spożywczych, aż po używki i lepsze alkohole, importowane alkohole, po artykuły przemysłowe, talony na auta. Wszystkie te czynniki wpływały na to, że funkcjonariusze resortu żyli w pewnej enklawie. Ich dzieci chodziły do oddzielnych przedszkoli. Oni bawili się w swoim towarzystwie, żenili się między sobą. Bardzo często w opiniach służbowych jako plus pojawia się takie zdanie, że utrzymuje kontakty właściwie tylko z funkcjonariuszami, z kolegami z pracy, a nie z osobami z zewnątrz. Oczywiście mieli wydzielone blokowiska, gdzie mieszkali. To wszystko wpływało na to, że byli taką grupą społeczną, raz, że wyróżnioną przez to, że tak wiernie służyli systemowi, a dwa, grupą społeczną nie mającą bardzo często bezpośredniej wiedzy o tym, jak w tym państwie żyją pozostali. To wpływało, myślę, też w sposób bardzo znaczny na ich funkcjonowanie, na ich postępowanie, na ich chęć obrony tego systemu totalitarnego, który panował wówczas w Polsce. Władzy, przywilejów, zwłaszcza zaś pieniędzy, nigdy nie jest tyle, by nie pragnęło się mieć ich jeszcze więcej. Funkcjonariusze bezpieki, ta awangarda komunizmu sławiona ustami sekretarzy przy okazji wszelkich rocznic, nie wzbraniali się przed kryminalnymi sposobami bogacenia, do zwalczania których zostali przecież powołani. Ten resortowy film nie pokazuje, jakby ktoś pomyślał, akcji wśród rekinów podziemia. To rewizja w domkach letniskowych pracowników resortu, których podsypał małostkowy kolega oszukany przy podziale łupów. Przełom lat 60. i 70. to są dwie duże sprawy w Służbie Bezpieczeństwa. Jedna związana z wywiadem pod kryptonimem Żelazo i druga z kontrwywiadem pod kryptonimem Zalew. Ówczesny szef placówki w Berlinie, Smolnik, uznał, że można jakby wykorzystać to, co Departament II miał zwalczać, aby wypracować sobie własny fundusz operacyjny. W ten sposób, że przemycano z takich kierunków jak Wiedeń, jak Berlin Zachodni, złoto. Tajni współpracownicy mieli sprzedawać je w Polsce i skupować dolary. W następnym okresie również posłużył przemyt no wówczas poszukiwanych na rynku towarów, jak płaszcze ortalionowe, żyletki. Te towary oczywiście nie były w żaden sposób ewidencjonowane, w związku z tym szybko doszło do prywatyzacji tego funduszu. Szybko się okazało, że właściwie oni pracują na potrzeby trzech osób w sumie. Takim patronem tej grupy był Ryszard Matejewski. On był szefem kontrwywiadu Departamentu II. Organizatorem tego od strony logistycznej był ówczesny naczelnik w Biurze do Spraw Zobaczenia Przestępczości Gospodarczej Jerzy Milka. I w momencie, kiedy tą sprawę ujawniono, to po prostu jeden z oficerów napisał donos do wiceministra Słapczyka w 71 roku, gdzie opisał, że właśnie jest jakiś nielegalny fundusz, że są powiązania z Departamentem II, że co Biuro do Spraw Zobaczenia Przestępczości Gospodarczej już rozpracowuje jakiegoś przemytnika czy handlarza walutą, już mają na niego namiary, to on im na przykład
jakby to powiedzieć, no uchodzi. Dlaczego? Bo dostaje, bo jest przeciek, bo jest informacja od, no właśnie, Departamentu Drugiego ostrzegająca daną osobę, albo jest presja na oficerów ostatecznie Matejewskiego, Smolnika, Milkę, w sumie 7 osób aresztowano, sądzono nawet na dosyć wysokie wyroki. Matejewski otrzymał 12 lat. Główny zarzut strony sądowej to był taki, że w ogóle łamano instrukcję pracy operacyjnej, że to nie może być tak, że kierownictwo resortu spotyka się na prywatnym przyjęciu z tajnymi współpracownikami, że właściwie ci handlarze walutą, ci przemytnicy, no, mieli też kierownictwo resortu w garści, to znaczy oni po prostu, no, mogli się czuć bezkarni, no bo jeśli, prawda, zostaną schwytani, to mogą powiedzieć to, co by zatrzęsło w posadach. Dla bezpieki kluczowe znaczenie miał nieustanny dopływ informacji. Te informacje można było zdobywać poprzez różnego rodzaju podsłuchy, inwigilacje ludzi, kontrolę korespondencji, ale tak naprawdę najcenniejsi byli ludzie. Ludzie, których łącznie nazywano osobowymi źródłami informacji. Tworzyli oni sieć informacyjną dla bezpieki, która dostarczała przez ponad 40 lat codziennie, nieustannie, ogromnej ilości informacji. Przyjęliśmy kartotekę ogólną informacyjną byłej Służby Bezpieczeństwa. Ta kartoteka liczy około 6 milionów kart, czyli praktycznie, no, jest 6 milionów nazwisk osób, które się znalazły w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w okresie PRL-u. Znajdują się tam osoby, które zostały zarejestrowane jako tajni współpracownicy, kandydaci na tajnych współpracowników, osoby rozpracowywane, osoby, które na przykład wyjeżdżały na zachód, znalazły się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, a nawet z lat 50. są karty, które i nazwiska osób, które na przykład słuchały Radia Wolna Europa lub były świadkami Jehowy. Były trzy podstawowe sposoby werbunku ludzi do sieci agenturalnej. Pierwszym źródłem były tak zwane materiały kompromitujące, czyli zdobycie przez bezpiekę informacji o tym, że ktoś coś przeskrobał. To mogło być bardzo różne powody. To mogło być prowadzenie samochodu po pijanemu, to mogło być dopuszczenie się jakiejś drobnej kradzieży, to mogła być wreszcie niewierność małżeńska, w zależności od tego, kogo oceniono, że na to da się go złamać. Drugi sposób to były wszelkiego rodzaju korzyści finansowe, a więc płacenie pieniędzy, awans w pracy, to mogło być ułatwienie w wyjeździe zagranicznym. I wreszcie trzecia grupa to była tak zwana współodpowiedzialność obywatelska albo motywy patriotyczne. Tak to w oficjalnych dokumentach nazywano. Tutaj tak naprawdę lokowano tych wszystkich ludzi, którzy zgadzali się współpracować z bezpieką, czy to ze strachu, czy dlatego, że właśnie chcieli się przypodobać władzom, czy też wreszcie dlatego właśnie, że liczyli na jakieś korzyści, o których mówiłem wcześniej, które rzeczywiście następowały. W imieniu kierownictwa partii składam na ręce obecnych tu przedstawicieli gorące pozdrowienia dla klasy robotniczej, inteligencji, młodzieży pracującej i młodzieży akademickiej, dla milicji obywatelskiej, dla Wojska Polskiego, dla wszystkich ludzi pracy służących wiernie naszej socjalistycznej ojczyźnie. Liczebność agentury apogeum osiągnęła w 1953 roku, roku śmierci Stalina. Wtedy dla bezpieki pracowało ponad 80 tysięcy informatorów, po czym po roku 1956 nastąpił wyraźny spadek, dlatego że system był ustabilizowany, zagrożenie nie było duże dla dyktatury komunistycznej, ale już od drugiej połowy lat 60. ta liczba agentury stopniowo pięła się w górę. Przełomem wyraźnym były dwa takie momenty zwrotne. Połowa lat 70. narodziny opozycji demokratycznej, kiedy liczba tajnych współpracowników i innych osobowych źródeł informacji przekroczyła próg 20 tysięcy i później powstanie Solidarności w roku 80. W latach 80. ta liczba zaczęła znowu szybować w górę, przekroczyła pułap z czasów stalinowskich i sięgnęła blisko 100 tysięcy w roku 1988. Tą liczbę można w moim przekonaniu pomnożyć co najmniej dwukrotnie, dlatego że ona nie obejmuje tajnych współpracowników, tak zwanych pionów pomocniczych bezpieki, typu
biuro B, czyli zajmujące się obserwacją, to na przykład portierzy w hotelach byli agenturą biura B. To nie obejmuje tak zwanych kontaktów obywatelskich, a więc czy kontaktów służbowych, a więc ludzi, często członków PZPR, którzy nie mogli być zgodnie z instrukcjami bezpieki tajnymi współpracownikami, ale mogli donosić, tyle tylko, że byli inaczej rejestrowani. Prezentowane fragmenty filmów operacyjnych realizowane były przez pracowników zespołu filmowego Wydziału 12 Biura B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zlecenie Wydziałów Obserwacyjnych Biura B oraz innych jednostek resortu spraw wewnętrznych. Filmowy Biura B MSW prowadzi dokumentację filmową w sposób tajny przy wykorzystaniu stałych punktów zakrytych, samochodów specjalnie przystosowanych do tajnego filmowania oraz kamer filmowych instalowanych w teczkach aktówkach i innych przedmiotach codziennego użytku. Dziennikarze zajmowali się kształtowaniem opinii publicznej. Wiadomo, że ograniczonym przez cenzurę, przez instrukcje Biura Prasy KC, ale jednak w jakimś zakresie mogli do swoich tekstów przemycać różnego rodzaju treści. Dlatego środowisko dziennikarskie było szczególnie silnie infiltrowane, penetrowane przez bezpiekę. Jestem zdumiony, że właśnie tyle środków dla jednego biednego korespondenta, ale zdumiony do pewnego stopnia tylko, bo wiadomo było, że każdy korespondent, właściwie każdy liczący się, powiedzmy, korespondent, no był pod obserwacją tych panów i tej służby. Ja to widziałem już wcześniej, w 1968 roku, kiedy pan Miechnik, mieszkałem wówczas na Mokotowie, młody student przyszedł do mnie, chciał zapowiadać, że 8 marca będzie demonstracja studentów właśnie na uniwersytecie i on mi mówił dość naiwnie, no, że nie chce rozmawiać w mieszkaniu i się spytał, czy mamy samochód. No więc oczywiście mieliśmy i rozmawialiśmy, krążąc tutaj po dzielnicy w tym samochodzie. A potem naturalnie, kiedy pan Mirek został zaaresztowany, zostałem powołany na świadka i przedstawiono mi zdjęcia tutaj nas w samochodzie. Kiedy byliśmy w Wiedniu, trafiliśmy na młodego człowieka, który mieszkał naprzeciwko nas, na Marczewskiego, na Mokotowie, kiedy tam byliśmy. I on mówi, ach, wiecie państwo, to bardzo moi rodzice cię ucieszyli, kiedy państwo wjechali. No nie to, że to tutaj złe sąsiedztwo i tak dalej, ale cały czas, przez cały ten okres, moi rodzice mieli jeden pokój zarekwirowany i tam pewne urządzenie było i panowie się tutaj na zmiany tam wchodzili i to usługiwali. Zespół filmowy prowadzi również dokumentację filmową w sposób oficjalny, występując pod legendą ekip filmowych Telewizji Polskiej. Pośród różnych mediów, które w Polsce Ludowej funkcjonowały, bardzo szybko stało się jasne, że kluczową dla władz jest telewizja. To się przejawiało nie tylko w tym, że w Radiokomitecie funkcjonowała agentura. Tutaj mieliśmy do czynienia również z sytuacją po prostu przenoszenia funkcjonariuszy bezpieki do pracy w Radiokomitecie. Czyli ludzie pracowali na etacie jawnym jako redaktorzy programów, na etacie niejawnym pracowali jako oficerowie bezpieki. Tutaj szalenie ważne było kontrolowanie zwłaszcza ekip telewizyjnych towarzyszących korespondentom zagranicznym. Każda taka ekipa oficjalnie miała przydzielonego pracownika telewizji, natomiast było tajemnicą Poliszynela, że ten pracownik telewizji przydzielany takiej ekipie zachodniej do współpracy jest, jeśli nie funkcjonariuszem bezpieki, to jej osobowym źródłem informacji. Marzec 1968 rok. Spod gmachu Politechniki rusza ulicą Polną pochód studentów, udając się w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego. W wyniku zdecydowanej interwencji Milicji Obywatelskiej zostaje on po drodze rozproszony. W
przy okazji wszystkich tak zwanych polskich miesięcy, czyli wielkich kryzysów społecznych, wstrząsów, buntów, pojawia się nieodparcie jedno pytanie. Dlaczego do tego dochodziło? Dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległe mu służby dopuszczały do tego? Bezpieka dość dokładnie monitorowała nastroje społeczne, tylko że te nastroje społeczne niemal stale były złe. Jak się czyta raporty bezpieki kierowane do kierownictwa resortu, a czasem ich wyciągi kierowane do kierownictwa partii, to właśnie tam nieustannie można przeczytać, nastroje są złe. Można było w ogóle do buntu studenckiego nie dopuścić. To, że pierwszy wiec 8 marca 1968 roku został rozbity brutalnie pałkami w chwili, kiedy się naprawdę już kończył, kiedy młodzież rozchodziła się, kiedy przyjęto rezolucję, pozwala stawiać hipotezę, kto decydował. Niestety, na obecnym etapie historycznego poznania nie wiemy, kto decydował. Kto prowadził na wiele miesięcy przed marcem rozbudowaną działalność agenturalną. Podsłuchy telefoniczne, podsłuchy pokojowe, inwigilacja, obserwacja nie tylko środowiska tak zwanych komandosów, czyli grupy młodzieży działającej na Uniwersytecie Warszawskim skupionej wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, ale znacznie szerzej wielu osób ze świata kultury, sztuki, nauki. Nie ulega wątpliwości, że MSW było znakomicie przygotowane zawczasu do wydarzeń marcowych. Otwarte pozostaje pytanie, czy je ministerstwo sprowokowało. Możecie być, drodzy towarzysze, dumni, tak jak dumnymi są górnik, hutnik, nauczyciel, kolejarz, rolnik, lekarz. Z dobrze spełnionego przez siebie obowiązku. Nie da się precyzyjnie powiedzieć, co było celem Moczara w roku 1968, ani rozstrzygnąć, czy antysemityzm wyszedł w cudzysłowie przy okazji niechcący partyzantom, czy też był celem. Nie ulega wątpliwości, chodziło o stworzenie ruchu kadrowego. I nie ulega wątpliwości, że kiedy rozpoczęły się już studenckie manifestacje w MSW, skrzętnie wykorzystywano wytworzoną sytuację. O czym warto przede wszystkim pomyśleć przez święta? Znajdujemy się w fazie oczyszczania aparatu partyjnego i państwowego z ludzi obcych albo wręcz z wrogów. Nie przypadkiem właśnie teraz, właśnie na parę miesięcy przed zjazdem partii, grupka bankrutów politycznych usiłowała wykorzystać zapał i szlachetne intencje, lecz także naiwność pewnej części młodzieży, by rozjątrzyć nastroje, by pchnąć tę młodzież w wir ulicznych zamieszek. Chodziło o to, żeby usunąć ze stanowisk partyjnych i państwowych starych towarzyszy niejednokrotnie żydowskiego pochodzenia, by mogli awansować młodzi, wtedy 30-35-40-letni działacze partyjni, którzy w tamtym systemie bez rotacji drogą wyborów po prostu mieli zablokowane drogi awansu. Dziś dziennik składa wizytę ministrowi spraw wewnętrznych, towarzyszowi Kazimierzowi Świtale. Czego my, społeczeństwo, no może sformułujmy to inaczej, czego przeciętny obywatel spodziewa się od was, pracowników spraw wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej? Czego my od was oczekujemy? Myślę, że mógłbym odpowiedzieć, bo mamy pełną świadomość tego, czego oczekuje od nas każdy obywatel. Od nas oczekuje się wysokiej kultury działania, która nie hamując sprawności pozwala na jakieś indywidualne decyzje. Od nas na pewno oczekuje się bezwzględnego poszanowania praworządności. Oczekuje się szacunku dla praw i swobód obywatela, nawet tego, który wchodzi w konflikt z prawem. Od nas chyba oczekuje się również takiego jakiegoś funkcjonowania tego aparatu, aby mogło ono wdrażać każdego obywatela do poszanowania i zasad współżycia, i zasad tej społecznej dyscypliny. Proszę przyjąć, towarzyszu ministrze, za waszym pośrednictwem składamy te życzenia wszystkim pracownikom waszego resortu, nasze życzenia spełniania jak najlepiej tych zadań, które tu towarzysz minister określił w obronie naszego państwa, w obronie władzy ludowej, w obronie praworządności, w obronie interesów nas wszystkich. Serdecznie dziękuję też, redaktorze, jeżeli można. Ja na zakończenie chciałbym jedno jeszcze. Chciałbym bardzo mocno wyakcentować nasz wielki szacunek dla społeczeństwa, dla współdziałania społecznego, dla społecznej aprobaty
dla naszych wysiłków. Chciałbym serdecznie wyakcentować tą wielką przychylność, z jaką nasz aparat na co dzień ze strony społeczeństwa się spotyka. Podwyżka cen mogła grozić wybuchem niezadowolenia społecznego i przed każdą podwyżką cen bezpieka prowadziła specjalne przygotowania mające spacyfikować ewentualne próby niepokoju społecznych. Tylko, że nigdy nie było pewności, czy ta podwyżka jednak spowoduje te wystąpienia społeczne, czy nie. Zresztą właściwie każda powodowała, tylko skala tych wystąpień była inna. Inne były reakcje na podwyżki cen mięsa w latach 60., kiedy dochodziło do sporadycznych strajków, które zwykle wyduszano po prostu bez większego wysiłku. No, a inna była skala reakcji społecznej w grudniu 70 na podwyżkę, prawda, kiedy doszło do rewolty najpierw na Wybrzeżu, a później do strajków w wielu innych częściach kraju. Moczar uczestniczył we wtorek 15 grudnia w gabinecie pierwszego sekretarza KC Władysława Gomułki w podjęciu najbardziej tragicznej, kluczowej decyzji o użyciu wojska i przede wszystkim użyciu broni palnej przeciwko demonstrantom na Wybrzeżu. Był generałem, miał wojskową przeszłość, podobnie jak marszałek Spychalski czy inni wojskowi, generał Wojciech Jaruzelski. Obecny na tej naradzie nie sprzeciwili się, nie zaprotestowali przeciwko pomysłom Gomułki. Ale Moczar rozgrywał swoją własną grę. Wydaje się, że chciał może sięgnąć po stanowisko pierwszego sekretarza. Wiemy dzisiaj, że w Moskwie odrzucono to. Wiemy, że na Kremlu właściwie od środy 16 grudnia jedynym w praktyce kandydatem do sukcesji po Gomułce był pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Edward Gierek. Nie będziemy zwalniać tych, którzy mają jeszcze przychylenia niż strajk. Póki my żyjemy. Nie będziemy zwalniać tych, którzy mają inne przewinienia niż strajk. Jeśli ktoś kradł, jeśli ktoś prowadził rozbój, to nie będziemy tak wypuszczać. Za strajk towarzysz szlachcic wam tutaj obiecał, ma takie nasze polecenie i sprawą się osobiście zajmie. Ja was bardzo serdecznie proszę, żebyście wzięli się solidnie do roboty, a was naprawdę stać na dobrą robotę i żebyśmy mogli w niedługim czasie spotkać się na wiecu i żebyśmy mogli wspólnie mówić już o tym, jakie będą nasze dalsze zamiary w usprawnianiu naszego życia. I jeśli, towarzysze, wy nam w tym względzie pomożecie, to ja wam obiecuję jeszcze raz, że my z naszej strony zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Gierek chyba zbyt pochopnie obiecywał robotnikom spotkania na wiecach w celu omawiania spraw Polski. Już 1 maja 1971 roku przypomnieli mu oni o nierozliczeniu winnych masakry na Wybrzeżu z grudnia 70. I pomimo, że polska Gierka różni się w znacznym stopniu od polskiej Gomułki, wyraźnie widać, że społeczeństwu nie wystarcza już tylko mały fiat i wolność obyczajowa. Polacy pragną wolności politycznej. Na kolejne konsultacje w czerwcu 76 zapraszają Gierka robotnicy Radomia i Ursusa. W
Wprawdzie władza nie strzela do protestujących, ale urządza im ścieżki zdrowia i masowe zwolnienia z pracy. Urządza patriotyczne masówki na stadionach. W odpowiedzi powstaje Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski. Stopniowo zaczyna tworzyć się drugi obieg informacji, który wraz z Radiem Wolna Europa coraz mocniej kruszy monopol cenzury. Generał Adam Krzysztoporski, który był szefem Departamentu III MSW, który w gestii którego znalazły się sprawy związane z ruchami antykomunistycznymi, uznał, że najlepszą taką formą walki ze środowiskami opozycyjnymi będzie ich wewnętrzna dezintegracja poprzez wprowadzanie do tych środowisk w miarę licznej, wpływowej czy głębokiej, można tak powiedzieć, agentury. Mieliśmy poczucie, że właściwie oni mogą wszystko. No i oni demonstrowali oczywiście te swoje możliwości. Ja siedziałem wtedy po raz pierwszy 2 doby, ale byłem pewny, że to w ogóle będzie trwało lata. Potem oni dawali nam do zrozumienia, że nas obserwują wielokrotnie, ale najbardziej przykre było, bo oni rozumieli taką akcję anonimów. I te anonimy, które rozsyłali pomiędzy nas, na przykład anonimy w sprawie Staszka, Pyjasa, zamordowanego później przez bezpiekę, te anonimy rozsyłane do wszystkich, które takim plugawym językiem jednocześnie informowały, że oni śledzą bardzo dokładnie nasze życie osobiste, że mają jakiegoś donosiciela, który niesłychanie blisko znany. Teraz wiemy już dobrze, że tym donosicielem był Lesław Maleszka. Oficer miał się dowiedzieć rzeczy z punktu widzenia resortu najważniejszych, miał poddać je analizie, opatrzyć komentarzem i sporządzić notatkę ze spotkania z takim osobowym źródłem informacji. Następnie ta notatka była powielana w zależności od potrzeb w kilku egzemplarzach, które wędrowały. Po pierwsze do teczki pracy takiego osobowego źródła informacji. Po drugie do akt sprawy. To jest szalenie istotne, dlatego że to powoduje, że tak naprawdę nie można mieć stuprocentowej pewności, że zniszczono wszystkie kopie danego meldunku agenturalnego. 7 maja 1977 roku w krakowskiej kamienicy przy ulicy Szewskiej zostają znalezione zwłoki Stanisława Pyjasa, studenta sympatyka KOR-u. Pyjas cieszył się szczególnym zainteresowaniem krakowskiej bezpieki i nikt z jego otoczenia nie ma wątpliwości, że został zamordowany przez esbeków. Czy była to nadgorliwość, wypadek przy pracy czy zaplanowane działanie, tego do dziś nie wyjaśniono. Ale śmierć Stanisława Pyjasa zaowocowała przekształceniem juwenaliów w ogromną manifestację żałobną oraz powstaniem w Krakowie, a następnie w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu studenckich komitetów Solidarności, zaczątków niezależnego ruchu studenckiego. W przeddzień mszy za duszę Stanisława Pyjasa w kościele świętego Marcina w Warszawie bezpieka zatrzymuje około 600 niezależnych działaczy studenckich, sympatyków i współpracowników KOR-u. Pałac Mostowskich i dzielnicowe areszty pękają w szwach. Rodzi się nowa forma protestu i nacisku na władzę, głodówka w kościele. W czasie juwenaliów Kraków się nie bawił, tylko obchodził tą żałobę, a potem jednak były te duże manifestacje, po raz pierwszy bez ataku policji. Oni nie byli w stanie nadążyć, bo wszystko się działo dość spontanicznie, ale bez przerwy. Szli za nami, czasami próbowali nas łapać. Zacząłem się z nimi szarpać i tłum, który był na początku niepewny, kiedy zaczął gęstnieć, zaczynał być wobec nich wrogi i oni w pewnym momencie, to oni uciekali, wycofywali się. 24 maja zastałem 6 osób w kaplicy świętego Franciszka. Bogusława Blajfer-Seweryn, Bohdan Cywiński, Jerzy Geresz, ojciec Aleksander Hauke-Ligowski, dominikanin, Barbara Toruńczyk i Henryk Wujec. W imieniu tej grupy Bohdan Cywiński zwrócił się do mnie ze słowami, że rozpoczynają głodówkę, że pana Tadeusza Mazowieckiego poproszą, aby zechciał być ich mężem zaufania i że za jego pośrednictwem postarają się przekazać oświadczenie, dlaczego podejmują głodówkę. Do Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, do Episkopatu Polski, do Komitetu Obrony Robotników i do opinii publicznej. Po tym ogródku oni sobie w ciągu dnia spacerowali.
I na ten ogródek był widok ze żłobka w owym czasie. I widzieliśmy, że są uchylone firanki i obiektyw. Widzieliśmy także, wiedzieliśmy o tym, że nas mogą fotografować i to nas nic nie obchodziło, zwłaszcza mnie. Z wyjątkiem niedzieli miałem codziennie wizytę dwóch panów. Pan Karczewski, którego już znałem, drugiego nie znałem, przedstawił się jako Jankowski i ze mną rozmawiali wyraźnie, chcąc mnie doprowadzić do jakiejś reakcji nerwowej, żebym ja poprosił milicję o wyrzucenie tych głodujących. Mówili mi, że tutaj będą awantury przed kościołem, będą demonstracje. Ja na to powiedziałem, że najbardziej boję się panów z pałkami pod płaszczami, prawda, którzy mogą robić awantury. Przywołuję księdza do... się wściekł ten pan Kraszewski. Ja mówię, proszę pana, ja pamiętam dłużej niż 10 lat. Pamiętam, co się działo w marcu 68 roku. Kościół katolicki, zarówno jako instytucja, ale także ludzie tegoż kościoła, byli traktowani przez władzę komunistyczną jako opozycja permanentna, którą należało inwigilować, należało sprawdzać. Od roku 47 do 56 komunistom wydawało się, że można równolegle prowadzić dwie uzupełniające się polityki wobec Kościoła. Pierwsza miała polegać na tym, by ograniczać do maksimum wpływy Kościoła na życie publiczne, na życie zewnętrzne, a druga ścieżka prowadziła do tego, żeby opanować tę instytucję od wewnątrz. Nie chcę przesadzać, jeśli powiem, że całe społeczeństwo katolickie odcina się od politycznej działalności księdza biskupa Kaczmarka. Najbardziej tutaj znanym departamentem, bo najdłużej działał w okolicach kościoła, walcząc z nim, to był czwarty departament MSW, który powstał w 1962 roku i zajmował się kościołem już do końca, do upadku PRL-u, do 1989 roku. Stosował różne narzędzia walki z ludźmi kościoła, od zbrodni, takich jak na księdzu Jerzym Popiełuszce, czy wcześniej doprowadzenie do śmierci księdza Kotlarza, kapłana Radomia 76, poprzez pobicia, czasem bardzo ciężkie, jak Janusza Krupskiego, jak działaczy środowisk duszpasterstwa akademickiego, czy też duszpasterstwa przydiecezjalnego. Ja nie jestem męczennikiem. Może szkoda. Nawet nie wiem, do jakiego stopnia stawiano mnie, ubecja stawiała mnie w jakichś takich sytuacjach niebezpiecznych. Zdaje się, że raz mnie truto. Usiłowali mnie otruć. Wiem to poprzez jakieś tam badania innych ludzi. Bogusław Sonik został odwieziony do szpitala. Ja chyba dwa dni wtedy spałem i przez tydzień się nie mogłem ruszać i nawet nie zauważyłem, że coś takiego miało miejsce. Od 1963 roku w sposób stały i z taką precyzją biurokratyczną zakładano teczki osobowe na księży, tak zwane teoki, czy też teoby na biskupów, teopy na parafie, a więc na wszystkie również obiekty, które stanowiły z punktu widzenia władz bezpieczeństwa ewentualne siedlisko zagrożeń antypaństwowych. W Lublinie w dwóch miejscach założono mi podsłuch. Mój pokój stykał się z domem dziecka i tam, w moim własnym pokoju, a duszpasterstwo też się stykało z domem dziecka i w duszpasterstwie, prawda, założono. W jednym, w drugim miejscu w pewnym momencie odkryliśmy, że to coś takiego jest, prawda, no i oczywiście wyciągaliśmy to, prawda. To były rurkowe rurki, a w rurkach, prawda, jakieś tam te aparaty. Prawda? Było bardzo dużo wesela. Niewątpliwie przez cały okres PRL-u panowała totalna atmosfera bezkarności. Bezkarności, którą dał i na którą pozwolił aparat partyjny z biurem politycznym KCPZPR na czele, który to aparat partyjny nadzorował politykę wyznaniową państwa, powoływał
tak zwane komisje do spraw kleru, które koordynowały działania skierowane przeciwko Kościołowi, zarówno zlecając wykonanie poszczególnych zadań Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale również na przykład Ministerstwu Finansów w sprawach podatkowych, Ministerstwu Obrony Narodowej w sprawach poboru kleryków do wojska, Ministerstwu Oświaty w kwestii likwidacji religii i tak dalej, i tak dalej. Towarzyszu Gierek, proszę przyjąć meldunek o zakończeniu budowy warszawskiego dworca centralnego o 33 miesiące przed terminem. W drugiej połowie lat 70. Tak zwana polityka ówczesnych władz, no, my to nazywaliśmy polityką kredytową, spowodowała, że skala represji i szykan nie była taka wielka. Natomiast zdziwienie budziła skala i ilość ludzi, która pracowała na rzecz służby bezpieczeństwa. Przeprowadzenie rewizji w jednym mieszkaniu to było kilku funkcjonariuszy. Śledzenie jednej osoby to kilka samochodów, nie licząc tajnych współpracowników, którzy kręcili się wszędzie tam, gdzie prowadzono taką jawną działalność opozycyjną. Jest to związane jakby z kryzysem już tej dekady gierkowskiej i Gierkowi są potrzebne po prostu kolejne kredyty z Zachodu. Jakby warunkiem otrzymania tych kredytów, pewnego dobrego wizerunku Polski Ludowej i jego osobiście, Edwarda Gierka w oczach Zachodu, jest to, że nie ma w Polsce Ludowej więźniów politycznych. Jeszcze do tego należy dołożyć jakby wielką politykę, żeby wejść w ten obszar stosunków wschód-zachód i pamiętać o Helsinkach, o podpisaniu aktu końcowego KBWE, który stał się po prostu w rękach Kremla no, takim właśnie argumentem na to, że w oczach Zachodu Sowiety i cały blok sowiecki właśnie no, demokratyzował się. Nie zapominajmy, że Breżniew w tym czasie był nawet kandydatem bardzo poważnym do Nagrody Nobla pokojowej, że Polska Ludowa po prostu w tej koncepcji miała odegrać jakąś niezwykle istotną rolę. Wydawnictwo Młoda Polska, które prowadziłem, było dosyć dobrze zakonspirowane i z materiałów zgromadzonych w IPN-ie wynika, że rozbicie tej poligrafii było jednym z najważniejszych celów gdańskiej służby bezpieczeństwa. Używano do tego celów najnowocześniejszych urządzeń podsłuchowych, zakładano podsłuchy telefoniczne, inwigilowano bardzo wiele osób, które były podejrzewane o organizację tego wydawnictwa. Nigdy Służbie Bezpieczeństwa nie udało się wykryć i rozbić tej struktury. Gierek doszedł do władzy w wyniku rewolty na Wybrzeżu i niemal ci sami ludzie usunęli go z areny politycznej 10 lat później. Zawsze pojawia się pytanie, czy można było przewidzieć aż taką skalę protestów i determinacji. Po sierpniu 80 władzy przyszło zmierzyć się z czymś absolutnie nowym, co nie miało miejsca na żadnym etapie historii komunizmu. Wielka determinacja ujawniła się już na etapie rejestracji związku, ale jego powszechność, liczebność i siła przerosły wszelkie wyobrażenia sił bezpieczeństwa, ale i partyjnego kierownictwa. Odpowiedzią było przekazanie całej władzy w jedne ręce – generała Jaruzelskiego, który w 1981 roku do zajmowanego od lat stanowiska ministra obrony dołączył funkcję szefa rządu i pierwszego sekretarza KCPZPR. 11 listopada 80 roku Służba Bezpieczeństwa zakłada taką wielką operację o kryptonimie Klan, która jest taką próbą skoordynowania wszystkich działań SB wymierzonych w Solidarność. Przede wszystkim to jest usytuowanie w jakichś newralgicznych punktach źródeł osobowych źródeł informacji, czyli agentury. Granie na konfliktach pomiędzy regionami, poszczególnymi regionami Solidarności. Jestem zwykłym robolem, ale bardzo się dziwię, że nami robotnikami teraz się manipuluje. Ja w tej chwili nie wiem, za kim mam głosować, czy za grupą pana Modzelewskiego, czy za pana profesora, kto tutaj był. Robotnicy stworzyli związek i proponuję, żeby robotnicy odsunęli ekspertów, którzy nie potrafią się dogadać.
Następna kwestia to jest to, co komuniści nazywali i Służba Bezpieczeństwa w swoich wewnętrznych dokumentach eliminacją ekstremy. To na przykład widać bardzo dokładnie w okresie zjazdu Solidarności. Realizowano wówczas takie dwie wielkie operacje, Sejmik, którą realizowała Gdańska Służba Bezpieczeństwa i debata, analogiczna operacja, tylko prowadzona jakby na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli kierownictwa MSW. No, mowa jest tam o tym, żeby na przykład we wszystkich głosowaniach skreślać ekstremę. No i tam ich się definiuje po prostu z nazwiska. To Rulewski jest właśnie takim ekstremistą, oczywiście Andrzej Gwiazda, środowisko związane z Jackiem Kuroniem. To jest wreszcie na przykład dostarczanie Lechowi Wałęsie informacji przez tajnych współpracowników, a które pochodzą od samego kierownictwa SB, oczywiście on sobie nie zdawał sprawy z tego, o tym, że jest przygotowywany jakiś spisek przeciwko niemu. I on otrzymał na przykład przed zjazdem Solidarności informację na temat tego, że określona grupa działaczy Solidarności, powiązana z jednej strony Gwiazdozbiorem, a z drugiej strony z Komitetem Obrony Robotników, najpewniej w pierwszych dniach zjazdu bardzo ostro jego po prostu zaatakuje i nawet jest takie zagrożenie, że posłużą się jakimś kompromitującym materiałem, może nawet użyją argumentów związanych, odnoszących się do jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70. Mimo nieograniczonej władzy, generał Jaruzelski nie okazał się mężem stanu, lecz wiernym uczniem moskiewskiej szkoły. Po 16 miesiącach zdławił brutalnie wolnościowe uniesienia narodu przy pomocy swoich tanków, gałaszy, ZOMO, milicji, bezpieki, więzień i obozów. Jak wiemy, przedłużył tylko agonię i odroczył śmierć komunizmu. Jeszcze w 1988 roku będzie głosił, że od socjalizmu nie ma odwrotu. Wierzył w to? Czy uprawiał przemyślną grę, by zabezpieczyć towarzyszy w nowym kapitalistycznym świecie? Operacje z okresu stanu wojennego, lat 81-83, one jednak przyniosły jakiś pozytywny z punktu widzenia władz skutek. To znaczy, to widać już jesienią 82 roku, kiedy następuje delegalizacja związku, a żadna ze struktur Solidarności, przede wszystkim TKK, nie jest w stanie zorganizować jakiegoś masowego protestu. Jaruzelski jeszcze się zastanawia, czy tej Solidarności nie odwiesić, ale właśnie pod warunkiem, że ona będzie jakby w pełni kontrolowana. W Gdańsku przygotowano taki schemat struktury organizacyjnej tych nowych związków i na 20 osób, które miały tworzyć zarząd regionu z Solidarności Gdańskiej, jeśli się nie mylę, 12 lub 14 było tajnych współpracowników SB. Na czele w ogóle tego nowego zarządu, odnowionego zarządu regionu, właśnie miał stanąć tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Już w 1944 roku w Lublinie, tworzącym się resorcie bezpieczeństwa publicznego, utworzono komórkę, która miała cenzurować listy. I to nieprzerwanie aż do roku 1990 było kontynuowane. Przez znaczną część tego okresu zajmowała się tym komórka zwana Biurem W. Apogeum tej działalności lustracyjnej czy perlustracyjnej korespondencji nastąpiło w stanie wojennym, kiedy nie trzeba było już ukrywać tej działalności, kiedy można było zgodnie z obowiązującym dekretem o stanie wojennym otwierać listy po prostu bez żadnego maskowania faktu, że ten list był otwarty. Po prostu wtedy rozcinano list i przybijano pieczątkę, ocenzurowano. Otóż w tym roku 1982 Biuro W otworzyło 82 miliony listów, 3 miliony paczek i 10 milionów teleksów zostało wówczas sprawdzonych przez Biuro W. Z tej ogromnej masy skonfiskowano prawie milion przesyłek. Prawie milion przesyłek nie dotarło do adresata, bo uznano, że zawierają treści na tyle wrogie, że nie można ich adresatowi dostarczyć. W przypadku 9 tysięcy listów uznano, że zawarte w nich treści mogą stać się podstawą wszczęcia spraw sądowych i w stanie wojennym były procesy ludzi, którzy po prostu zawarli w prywatnych listach treści, które uznano za antypaństwowe. Szanowne towarzyszki, szanowni towarzysze, drodzy moi, chcę złożyć najserdeczniejsze gratulacje wam, czołowemu kierowniczemu aktywowi resortu, a za waszym pośrednictwem wszystkim jego funkcjonariuszom i żołnierzom najlepsze, najgorętsze gratulacje i życzenia
w związku z 40-letnim jubileuszem. 40 lat to przecież w historii odcinek nie tak długi, ale w życiu naszego narodu to cała epoka. Lata 80. były paradoksalnie zarówno okresem największego triumfu bezpieki, jak i upokorzenia. Latami triumfu, dlatego że to był okres po czasach stalinowskich i największego rozwoju liczebnego i największego wzrostu znaczenia aparatu bezpieczeństwa. Dlatego że partia, która po 56 roku jakby zepchnęła bezpiekę, bojąc się jej wpływów do bardzo ograniczonych rozmiarów, po roku, po powstaniu Solidarności, po prowadzeniu stanu wojennego, z powrotem musiała jakby tą bezpiekę spuścić z łańcucha, dlatego że była zagrożona. Jej rządy stały się zagrożone. W tej walce byliście zawsze i jesteście na pierwszej linii. Brzmi to na pozór banalnie, ale przecież ta pierwsza linia oznacza, że od narodzin Polski Ludowej funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, milicjanci, wszyscy służący pod waszym znakiem, musieli toczyć dzień po dniu ostrą walkę klasową. Ja szczycę się tym, że miałem możliwość i mam możliwość pracować i służyć razem z wami na tej właśnie pierwszej linii, że zapobiegliśmy temu, co dla narodu najgorsze, hańbie i tragedii konfliktu bratobójczego, że obroniliśmy socjalizm. Niezależnie od tego, jak nasza zwycięska karawana nie byłaby atakowana ze strony pogrobowców starej epoki. No cóż, na zakończenie złożę wam najserdeczniejsze również życzenia, aby wasza trudna służba przynosiła coraz większe owoce, by wróg został ostatecznie zepchnięty do defensywy i wyrzucony za burtem, byśmy szli dalej z podniesioną głową w nowe, lepsze jutro socjalizmu.